Mieliście może taki moment w życiu, że nie da się upaść jeszcze niżej, jak na przykład twórcy takiego Fatal RPG, bo wypuścili po prostu jakąś fatalną gierkę na rynek? Nie? No bo ja niestety tak. Koniec cyborga, koniec dreama, koniec gnomu, koniec kerfusia, koniec Mr. Koniec Beast, religii, koniec socer, koniec religii, koniec Putin nie żyje! Tego kurwa na trzeźwo nie będę tykał. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Father Rikuru i dzisiaj chciałbym omówić pewnego twórcę, który jest po prostu szkodliwy. Tak, jest szkodliwy. Nie wiem, jak inaczej mógłbym ocenić twórczość nieśmiesznego, czy tam Kiej wie, jakie tam jeszcze on ma kanały, bo trochę tego ma, ale to zaraz się tym zajmiemy. Co do ogółu, to pragnę wspomnieć, że o Nieśmiesznym słyszałem kilkadziesiąt razy, trochę jego filmów tam widziałem, tam omyłkowo i miałem takie, aha, okej, spoko i po prostu zapomniałem w większości. Jednak przez pewną sytuację, która się stała niedawno, od kiedy ja to nagrywam, pewna granica przyzwoitości już została dawno, kurwa, przekroczona, że tak powiem. Bo jak rozumiem zrobić jeden błąd, naprawdę, ja jestem w stanie zrozumieć, jak ktoś popełni jeden błąd, to nie rozumiem, jak można popełnić ten sam błąd ponad, kurwa, dwa razy, by potem wycierać sobie gębę jakimiś zbiórkami charytatywnymi, żeby nie było, że a, nie jestem jednak takim zły, jak mnie, kurwa, piszą. Ale żeby wam generalnie już nie mącić już w tej głowie, zrobimy sobie wszystko po kolei, jak zwykle, więc weźcie sobie jakiś popcorn albo nawet coś mocniejszego i zapraszam was w największą otchłań spierdolenia intelektualnego. Zapraszam. O co chodzi? Już tłumaczę. Więc tak, kanał Nieśmiesznego zaczynał od animacji, a raczej slideshow, bo jednak animacją nie mogę tego nazwać, w stylu beczki. I nie muszę chyba już nikomu mówić, jaka to musi być jakość tych materiałów. Yerba mate animowana pasta, Sylwester animowana pasta, głosowanie animowana pasta, kurwa, no trochę tego jest. Potem się skończyło, jak na nazwę tego kanału przystało, na jakichś rzeczywiście nieśmiesznych żartach. I okej, jeśli chodzi o ogólny zamysł kanału, nie byłby w sumie aż taki szkodliwy, żeby po prostu robić jakieś suche żarty, że tak powiem. No jednak, mimo że jest to kretyńskie, a może nawet nie kretyńskie, tylko po prostu bezbeczne, to jednak nie było to jeszcze aż tak szkodliwe. Aż do pewnego momentu, kiedy teraz obecnie jego kanał zajmuje się robieniem shortów daily, gdzie po prostu daje jakieś tam informacje na szybko. Oczywiście teraz muszę rozwiać pewne wątpliwości, żeby nie było. Jak zaczynał, robił chujowe filmy, bo jednak jakość tych materiałów była po prostu tragiczna. Do teraz nic się nie zmieniło praktycznie, jedynie jakość audio się zmieniła. Co prawda oczywiście na lepsze i tam nawet sama jakość niektórych materiałów, i tutaj mam na myśli nie samą jakość, jeśli chodzi o treść, tylko jakość samego wideo. I to tak naprawdę tylko tyle się zmieniło. I przez ten cały czas tak jego content właśnie wygląda. Niczym się nie różni od typowych content farmów, jakie są na YouTubie, byleby po prostu dzieciaki się na to rzuciły, żeby po prostu obejrzeć jakieś gówno i tyle. Zacznijmy może od clickbaitów, czyli najlepszej strategii, jaką można zrobić jako twórca. Gdy przyrównamy sobie większość jego nowych materiałów typu, nie wiem, spranki, Dress to Impress, niebezpieczny Mr. Beast, do materiałów właśnie typu koniec Rosji, koniec YouTube, koniec azbestu, koniec Robloxa, koniec świata, to wychodzi na to, że większość tego typu materiałów wychodzące z jego kanału się najbardziej, kurwa, klikają. A co zawierają treści tych materiałów, to woła niestety o pomstę do nieba. So
Sonic, czyli postać z filmu. Jest to niebieski stworek, który jest mega szybki. No i porównywalny do błyskawicy, bo często kiedy biegnie, to zanim się ona pojawia. Ogólnie na początku miał on wyglądać mega zabawnie i nie wierzę w to, że został on tak wypuszczony. Na szczęście ludzie z tego zmemowali i twórcy filmu postanowili go zrobić normalnego. W filmie walczył on z takim czerwonym typem o nazwie Knuckles. Nie wiem w sumie czemu tak dużo się mówi o tym Soniku, bo według mnie jest to po prostu zwykły film, ale na pewno dla twórców jest to mega propsik. Nie z filmu, tylko postać z gier, która występuje w filmie. Nie stworek, tylko niebieski jeż. Nazwa postaci wywodzi się ze stwierdzenia Sonic Boom. I jest to zjawisko, kiedy obiekt porusza się szybciej niż szybkość dźwięku. Więc nie ma tu mowy o żadnej błyskawicy. Żadne błyskawice nie pojawiały się za Sonikiem, kiedy biegł. A dość wiele osób mówi o Soniku, bo zgadnij co? To ma bardzo duży fanbase. Od 1991 roku. Człowieku, tak trudno zrobić research, naprawdę. Ale dobra, dobra, może to tylko jeden na milion materiał, kiedy palną takie głupoty. Co nie? Koniec chomikuj.pl. Czyli chodzi mi o sprawę w sądzie Schomikuj, która trwała aż 11 lat. Ogólnie w całej sprawie w sądzie chodziło o naruszenie praw autorskich przez 15 wydawnictw. To niezły ten koniec chomikuj.pl. Problem jest taki, że strona Chomikuj istnieje do dzisiaj i nic nie zanosi tego, żeby ta strona od tak sobie zdechła. O mój Boże, ja nawet nie będę was zanudzał tego typu materiałami już, bo kurwa, to co on pieprzy jest po prostu tak absurdalne, że się w pale nie mieści. Rozumiem, że dla niego zmiana loga jakiejś firmy to już jest, uwaga, koniec żabki. Ej, czekaj, odchodzi ważna osoba z CD Projekt Red. O nie, koniec CD Projekt Red, kurwa. Napoje energetyczne teraz są od lat 18. Koniec energetyków i monsterów. A nie, czekaj. O kurwa, on już to zrobił. Ja tylko z ciekawości sprawdziłem, czy rzeczywiście coś takiego już jest. Men, co ty kurwa robisz ze swoim życiem? Tak to zapytam, nie żeby coś, ale co po prostu robisz rzeczywiście ze swoim życiem, że dla ciebie robienie tego typu materiałów to jest dobry pomysł w ogóle? Chyba, że właśnie o to ci chodzi, że ej, zrobię gówno i ktoś to obejrzy i będę miał hehe pieniądze. I w większości niestety są to osoby, które nie potrafią wyrazić swojej własnej opinii, czyli w większości pewnie jakieś dzieci. A propos dzieci. Napierdalasz materiałami typu iPad Kit, Asbest Kit, jak jakaś kurde maszynka, rzeczywiście do zarabiania tylko pieniędzy. Wiecie, czym najbardziej gardzę? Kiedy twórca jakiegoś kontentu na YouTubie, zamiast rzeczywiście robić coś wartościowego, coś ciekawego, śmiesznego nawet, to robi totalny paździerz. I tym właśnie jest kanał Nieśmiesznego. O, ironio, Nieśmiesznego. Nazwa sama mówi za siebie. Ja naprawdę chciałbym znaleźć jakiś pozytyw w jego filmach, w jego kanale, w jego kurwa twórczości. Przynajmniej jeden. Ale nie ma żadnego pozytywu. Powiem szczerze, więcej roboty zrobiłby twórca, który amatorsko robi filmiki na YouTubie od jakichś 5 lat, niż jakiś po prostu nieśmieszny. A, i żeby nie było, że ja zapomniałem oczywiście. Pamiętacie może na początku tego materiału, jak mówiłem o pewnym błędzie, który powtórzył drugi raz? Z tego co wiem, to zaczęło się od filmiku Łukasz Demon nie żyje. Aktualnie po prostu nazywa się ten film na YouTubie Łukasz Demon. Wcześniej nazywał się Łukasz Demon nie żyje. No właśnie, i miał ciekawą miniaturkę. Niestety do tej miniatury nie jestem w stanie się już odkopać, bo zmienił ją, a już Google zaktualizowało tą miniaturkę wszędzie. Ale z tego co wiem, u niektórych twórcach pewnie dałoby się znaleźć ją występującą. Więc przepraszam, ale ja osobiście nie jestem w stanie jej po prostu wam pokazać, bo po prostu jej nie mam. No ale jedynie co ja tutaj widzę po komentarzach, to większość z nich to właśnie przykładowo Szymek YouTube. Pojebało cię z tą miniaturką. Glony, brak szacunku do zmarłego, w dodatku dobrego człowieka. Marcelo YouTube, naprawdę stary? To już się robi mega żałosne. Ej no kurwa, co jest z miniaturką? Trochę szacunku do zmarłego, a nie jakieś gówno, no przepraszam bardzo. Czyli no widać, że rzeczywiście była wtedy inna miniaturka niż jest obecnie. Ale uwaga, uwaga, uwaga! Jak teraz
zrobiłem jeszcze większy research, okazało się, że to nie pierwszy raz, kiedy wybił się na tragedii. Zrobił materiał pod tytułem Technoblade żyje, gdzie potem na filmie jednak mówi, że to tak naprawdę jego ojciec robił jakieś streamy i inne tego typu rzeczy, wspominając właśnie swojego syna. Już nie mówiąc o tym, że jak jego ojciec właśnie zrobił materiał, żeby powiadomić fanów Technoblade'a, że zmarł, to chłop nie był w stanie dokończyć w ogóle tego materiału, bo się rozpłakał przy kamerze. Nie był po prostu w stanie. Bo nie zgadniecie co? To był kurwa jego syn! Jeśli ktoś będzie teraz bronił nieśmiesznego, że ej, ale on nie chciał niczego złego i tak dalej, to czemu on kurwa w filmie powiedział, że jego ojciec robi to kurwa tę strumę dla pieniędzy do chuja wafla? Ja sam tego do końca nie rozumiem, dlaczego jego rodzina wzięła się za jego kanał, bo trochę poczułem, jakby chcieli na tym zarobić, lecz jednak kanał Technoblade'a nadal przynosi jakieś zarobki, więc w sumie te live'y nie byłyby potrzebne. Jak można być takim człowiekiem? Wytłumaczcie mi to, jak można być takim złym człowiekiem, takim idiotą po prostu intelektualnym, bo inaczej tego nazwać nie mogę. Mówi, że ojciec Technoblade'a się wybija na jego śmierci, bo robi streamy, gdzie wspomina swojego syna i on jeszcze perfidnie gada, że on się na nim wybija. To fajnie, że ty się nie wybijasz, kurwa. Hej, 6000 polubień i 146 tysięcy wyświetleń. Easy peasy. A teraz powiem wam sytuację około sprzed 3 dni temu, kiedy to nagrywam. Cyborg. Animatorka dość znana z tego, że robiła animacje. Dość ciekawe, śmieszne, dobrze wykonane, więc nic dodać, nic ująć. Jednak niestety od pewnego czasu choruje na nadwrażliwość słuchową, przez co nie jest już w stanie normalnie nagrywać na YouTubie. Zrobiła o tym materiał, który z wiadomo jakiego powodu nie posiada żadnych dźwięków. I polecam wam samemu go zobaczyć, zaznajomić się z nim, bo jest to jednak w chuj straszne, co się z nim stało i mega jej współczuję jednak. Wyobraźcie sobie, że w jeden dzień nie możecie słuchać ulubionej muzyki, bo po prostu bolą was uszy. Do takiego stopnia, że wolelibyście ogłuchnąć. Nie zgadniecie, co zrobił nieśmieszny. Zrobił ten sam błąd. Wpierw oczywiście zrobił materiał koniec Cyborg, że tam kończy z kontentem, bla 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 bla. Potem zrobił materiał, że Cyborg żyje, a po pewnym czasie zrobił materiał choroba Cyborg. Nie byłoby w tym jeszcze nic aż tak pojebanego, gdyby nie ta kurwa okropna miniaturka. Co ciekawe, sama Cyborg odniosła się do tego, co odjebał nieśmieszny. Nie wiem, co o tym myśleć. Tak jak poprzednie filmy nieśmiesznego raczej mi nie przeszkadzały, tak ta konkretna miniaturka jego filmu jest po prostu dziwna. Z drugiej strony zależy mi na tym, żeby takie dolegliwości były nagłaśniane. Aby powstało więcej badań na ich temat i żeby research był lepiej finansowany. Ale bądźmy szczerzy, to wygląda jak podpinanie się pod trend i jest to dla mnie bardzo przykre. Nie wiem, trochę dziwi mnie to, ile razy moja postać pojawiała się na tym kanale. Wpiszcie sobie w wyszukiwarkę YouTube nieśmieszny cyborg. Chyba 8 filmów jest poświęcony cyborgowi, bro. A, edit. Nie no, im dłużej patrzę na tę miniaturkę, tym bardziej sobie zdaję sprawę, jakie to jest mocno zjebane. Sama Cyborg powiedziała, że jest to w chuj zjebane i nie na miejscu. Brawo, nieśmieszny. Jeszcze bardziej rozjebałeś sobie reputację. Brawo, kurwa. Jesteś idealną osobą, która powinna tworzyć content na YouTubie. Dalszych jego kanałów nie będę cytował, ale jeden kanał nieśmiesznego, dodatkowy, pragnę tutaj dodać, wymaga tutaj też rozpierdolenia na części pierwsze. Kanał o nazwie Zabawny. Osoby, które nie ogarniają zagranicznego YouTube'a i tak dalej, pewnie nie znajdą w tym kanale nic dziwnego, po prostu inny content w miarę, inna stylistyka kanału i tak dalej. Co ciekawe, w opisie uważa siebie za jakiegoś nowego animatora, to jest dosłownie ta sama osoba. No i tak. Pomysł na jego kanał został podpierdolony. Postacie
a raczej styl animacji, że tak powiem, zostało podpierdolone. Wszystko na tym kanale zostało podpierdolone. Nie zgadniecie od kogo? Od zagranicznego kanału Chains FR. Ale teraz dopierdolę coś ciekawego. Jeśli ktoś kiedykolwiek wam wytknie, że jesteście nieoryginalni, że nie macie własnych pomysłów, że robicie wszystko pod pieniądze i tylko na tym wam zależy. Kurwa, kanał Nieśmiesznego jest dosłownie tym. Wszystkie jego materiały wyglądają jakby były masowo tworzone przez AI. O, co ciekawe, rzeczywiście ktoś coś musiał ogarniać, żeby materiały wyglądały inaczej, żeby nie było, że jednak nie są tworzone przez sztuczną inteligencję, z tego co ja pamiętam. O Jezu, człowieku, to jest tragedia, co on robi w ogóle. Mi po prostu brak słów. Ja nie wiem, co innego mogę jeszcze powiedzieć, jak że on jest po prostu głupi. Nie dość, że głupi, to jeszcze gada słowa pod wiatr. Wiatr, który po jakimś czasie weźmie to zmiecie z powierzchni ziemi, bo to jest takie kurwa żenujące. Człowiek nie powinien w ogóle tworzyć czegokolwiek na YouTubie, bo nie dość, że on jest szkodliwy, to jeszcze gada totalne dezinformacyjne ścierwo. Ja rozumiem naprawdę, że można żartować z jakichś pojebanych tematów, bo haha, wiecie, dwie wieże i inne, czarny humor i tak dalej. Ale jest coś takiego jak pewne hamulce, których ten człowiek nie ma. Nawet jeśli on to robi dla żartu, to jest to dla mnie po prostu nie na miejscu. I mówię to jako osoba, która jednak lubi trochę sobie pośmieszkować. Nie zachęcam do klikania w żaden z jego materiałów. Nie zachęcam do oglądania którykolwiek z jego kanałów, jakie w ogóle powstały z jego rąk brudnych. Nie zachęcam nawet do klikania w jego filmy, żeby tylko zostawić nawet łapki w dół, bo zgadnijcie co, łapki w dół też się liczą i wpływają na zasięg odbieranego filmu na tej platformie. Jedyne co ja mogę was poprosić, to żeby udostępnić ten materiał osobom, które oglądają Nieśmiesznego, albo po prostu, którzy z jakiegoś powodu lubią oglądać jego wypociny. Może im to trochę otworzy oczy na pewne sprawy, które ten człowiek robi. Chyba, że już dostali takiego brain rota, że już naprawdę nie ma ratunku, no to przepraszam bardzo. I tym zażenowanym, jak po przeczytaniu całego podręcznika Fatala przez Nocnego Informatora, kończę dzisiejszy materiał. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do dyskusji w komentarzach na temat tego człowieka. Jeśli oczywiście nie bronię wam tego, ale no. Jeśli macie jakieś inne zdanie na ten temat, to zapraszam do krytykowania mnie nawet. Może się mylę, chociaż dziwne, jakbym się z czymkolwiek mylił z tym, co ten człowiek aktualnie robi. Ale niech będzie. Sprawdźmy, czy się mylę. I tyle. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do zostawienia oceny, do subskrypcji kanału i tyle. Na razie do następnego.